Jest rok 1822. Właścicielem kokoszyc zostaje hrabia Wilhelm Franz von Sawacki, który, jak podaje ówczesny kronikarz, buduje śliczny zameczek na pańskim folwarku i otacza go przyjemnym parkiem. XIX-wieczne losy pałacu i parku są mało znane. Wiemy, że w 1892 roku dobra kupuje Gustav von Rufer. Śladem owych dziejów jest znajdujący się na fasadzie budynku zapis 1893 rok. Moment dokonanej przez nowego gospodarza renowacji pałacu. 8 listopada 1925 roku to data szczególna. Wdowa von Rufer sprzedaje dobra pałacowe i parkowe kościołowi, nowo tworzącej się diecezji. Gustav von Fürstenberg, wnuk Gabieli i Gustafa von Ruferów, wspomina po latach tamte chwile. Było rzeczą jasną, że piękną posiadłość można było sprzedać jedynie za przysłowiowo napiwek. Jeśli już nic z niego nie dostaniemy, to przynajmniej powinna ona trafić w posiadanie kościoła, powiedziała moja mama. Tak też się stało i tak pozostało. Tak oto pierwszym pomysłem na wykorzystanie tego obiektu w nowo powstającej diecezji katowickiej jest utworzenie tu wyższego seminarium duchownego. Wkrótce pierwotny zamysł okazuje się nieaktualny, ponieważ rozpoczęto budowę gmachu seminarium w Krakowie. Ostatecznie powstaje tutaj dom rekolekcyjny i tak jest do dziś. Miejsce to bywa nazywane oazą ciszy, spokoju i modlitwy, a nawet śląskim Castel Gandolfo. Dlaczego? Sądzę, że najlepszym moją odpowiedzią będzie postawienie Tobie pytania. Co słyszymy w tym momencie, poza śpiewem ptaków i szumem liści? Nic.